почав шукати якогось знайомця, якусь працю в Львові. А тим часом скочив ще до так, ну, на курси російського і українського, бо я не знала мови письма цієї цирилиці, я ще в школі не вчила. Мої браття ще вчили в підставовій школі, але мені ж це напрост не обов'язково, мушав ще навчити цього. Ну і знову отець ходив до того куратора, щоб щось для мене знайшли на терені Львова, але не вдалося. І я вам поїхав до того стрія в листопаді. Всі мусили на своє становиська праці вручити. Ну, іначе то було по просто як собота ж трактувала. Якщо хтось укривав з працю. А цим записав ще там такі аматорські оркестри в товаришенню «Гвязда» був такий. Перед війною був «Сокол», потім були такі оркестри мали камеральні. Доходжувам до цієї оркестри раз в сьогодні. Ну, цей диригент росіянин, що він вчорош нас потішав, чи там перспективи представляв, що ця оркестра зостане упадковіна, що будемо мати пінянти, але до цього не дошло. Отець змару. І в єсені я ще якось здецидувала, що пійде до... Найперше пішов до моєго професора, скрипець, щоб він мені якось запротоколував прийняття до оркестри симфонічної, в której przedtem jako studentka brałam udział. No ale ten pierwszy skrzypek jednak mnie, no miałam przykrą rozmowę z nim. Nie doszło do tego, znowu zaczęłam szukać jakiejś innej posady i wreszcie o tak późną jesienią 1940 roku poszłam do pani Olgi Lewickiej, pianistki, która została dyrektorką tak zwanej dziecięcej szkoły muzycznej we Wrocławiu. Ona była na terenie tego mojego konserwatorium, tylko podzieliło się to konserwatorium właśnie na oddzielną szkołę muzyczną dla dzieci, szkołę średnią i szkołę wyższą. No więc ona została dyrektorką tej szkoły dla dzieci. Ukrainka. Ja ją znałam, poznałam jakieś dwa lata przed wojną. Z jej siostrą, skrzypaczką, grywałyśmy razem Bacha, podwójny koncert. Tak jakoś prywatnie zupełnie znałam ją. No ja troszkę się wahałam i bałam, czy ona jako Ukrainka w ogóle zechce ze mną rozmawiać, no, ale nie. Należała nie do szowinistów Ukraińców i przyznałam jej pół etatu. Dostałam kilkoro dzieci grających na skrzypce do nauki. No i dzięki temu troszkę mogłam kilka tych rubli zarobić. No szalenie się zmienił, to się zrobiło zupełnie inne miasto, dlatego że z chwilą wyjścia okupanta wszystkie sklepy pozamykano, pozasuwano żaluzje, to się zupełnie inne miasto zrobiło.
No, mnóstwo żołnierzy walęsało się, żołnierzy, które, jak wiadomo, wszyscy opisują ten wygląd tych szarych płaszczy obszarpanych, tych karabinów na sznurkach. To wszystko jest prawda, tak było. No, wciąż po całym mieście jeździły takie furgonetki ciężarowe. Strasznie paskudzące powietrze, dymiące, głośne. No nie mówiąc o tym, że cały Śródmieście, wszystkie budynki, zwłaszcza państwowe, obwieszone flagami czerwonymi z młotem i sierpem. Olbrzymie portrety na wszystkich stronach wieży i ratusza i na innych budynkach. Olbrzymie portrety Marksa, Engelsa, Stalina, Lenina. No, głośniki bardzo głośne, grające wciąż jakieś radzieckie pieśni. Także atmosfera była okropnie przygnębiająca. No, sklepy pozamykane, w ogóle żywnościowa sytuacja dla tych, którzy nie mieli pieniędzy, była okropna. Bo żadnych kartek nie wprowadzono, tylko trzeba było czekać, aż jakiś sklep dostanie jakiś towar. To znaczy przeważnie to był cukier, chleb, kasza czy mąka. Trzeba było stać pod takim sklepem po kilka godzin od ciemnej nocy do rana, żeby coś dostać. No, warunki były okropne. Dopiero po jakimś roku zaczęły się pojawiać cukierki, po których już tak długo nie trzeba było stać, ale nadal trzeba było stać w ogonie. Mydło takie, które jeszcze było zupełnie miękkie. Czasem rzucili, jak to się mówi, jakieś perkale, coś takiego. No tak przez nikogo w ogóle wszystko, co było przed tym dostępne, było niełatwe.